I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I'm a better rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we... Impulsy nerwowe od i do mózgu pędzą z prędkością 275 km na godzinę. Mózg działa dzięki takiej samej mocy, co 10-watowa żarówka, nawet kiedy śpisz. Ludzka komórka w mózgu zmieści 5 razy tyle informacji, co w Encyklopedii Britannica. Pojemność mózgu szacuje się na 1000 terabajtów. Ludzki mózg zużywa 20% tlenu, jaki trafia do krwioobiegu. Mózg stanowi zaledwie 2% masy ciała, więc odetchnij głęboko. Twój mózg to lubi. Mózg jest zdecydowanie aktywniejszy w nocy, aniżeli w ciągu dnia. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak jest. Według naukowców, im wyższy poziom inteligencji, tym więcej się śni. Podczas gdy to może być prawda, nie oznacza to, że jeśli nie pamiętasz snów, to coś z tobą nie tak. Większość z nas nie pamięta swoich snów, ponieważ przeciętna długość snu to 2-3 sekundy. Neurony wciąż rosną przez całe życie. Latami naukowcy byli przekonani, że neuronów już raz straconych się nie odzyska. Informacje podróżują po mózgu z różną prędkością. Nie wszystkie neurony są takie same. Transmisja może odbywać się z prędkością 0,5 metra na sekundę lub nawet 120 metrów na sekundę. Sam mózg nie odczuwa bólu. Mózg jest ośrodkiem informującym o bolącym palcu, ale sam mózg nie ma receptorów odnotowujących ból. Mózg jest otoczony tkanką, która może odczuwać ból, jak choćby migrenę. 80% mózgu to woda. Nie jest substancją stałą, taką masą, jak widać w filmach. Jeśli czujesz, że jesteś odwodniony, to napij się wody, żeby nawodnić mózg. Włosy na twarzy rosną szybciej od włosów na reszcie ciała. Gdyby przeciętny mężczyzna nie golił się całe życie, to w ciągu całego życia zapuściłby brodę długości 9 metrów. Każdego dnia przeciętny człowiek gubi od 60 do 100 włosów, a ilość zależy od pory roku, choroby, diety czy wieku. Kobiece włosy są połowie średnicy co męskie włosy. Jeden ludzki włos udźwignie 100 gram. Najszybciej rosnącym paznokciem jest ten na środkowym palcu, a najbardziej tej dominującej ręki. Dlaczego? Nie do końca wiadomo. Prawdopodobnie ma to związek z długością palca. Jest tyle samo włosów na centymetrze kwadratowym ludzkiego ciała, co u szympansa. U nas włosów nie widać, bo włosy są za cienkie. Blondynki mają najwięcej włosów. 146 tysięcy. Rudzi mają najmniej. 86 tysięcy. Paznokcie u rąk rosną 4 razy szybciej od tych u stóp. Te, które są częściej używane, rosną szybciej. Życie włosa to od 3 do 7 lat. Żyją długo, pod warunkiem, że nie przechodzą żadnej gehenny. Zanim ktokolwiek zauważy, że tracisz włosy, to musisz stracić ich połowę. Ludzki włos jest praktycznie niezniszczalny. Pomijając ich palność, ludzki włos ma tak długi czas rozkładu, że jest praktycznie niezniszczalny. Nie zniszczy go zimno, zmiana klimatu, woda, jest nawet odporny na niektóre kwasy. Największym organem wewnętrznym jest jelito cienkie. Jest 4-krotnie większe od wzrostu człowieka. Ludzkie serce wytwarza takie ciśnienie, by trysnąć na odległość 10 metrów. Kwas w żołądku jest na tyle mocny, by rozpuścić żyletkę. Ludzkie ciało ma ponad 95 tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych.
Żołądek jest wyściełany śluzem i ten śluz odnawia się co 3 dni. Komórki, jakie się w niej znajdują, szybko by zniknęły w kwasie żołądkowym, gdyby nie odnawiał się tak w kółko. Powierzchnia płuc jest wielkości boiska do tenisa. Aby bardziej efektywnie dotleniać krew, płuca są wypełnione tysiącami maleńkich oskrzeli i pęcherzyków. Serca kobiet biją szybciej od serc mężczyzn. Przeciętna kobieta jest niższa od mężczyzny i ma mniej masy, przez którą serce musi pompować krew. Nasze serca różnią się od siebie o tyle, że leczenie, jakie będzie skuteczne w przypadku zawału u kobiety, nie będzie skuteczne u mężczyzny. Naukowcy zliczyli ponad 500 różnych funkcji wątroby. Jest najciężej pracującym organem. Produkuje żółć, rozkłada czerwone krwinki, dokonuje syntezy plazmy protein i detoksyfikuje. Aorta jest grubości węża ogrodowego. Przeciętne serce u dorosłego człowieka ma wielkość 2 pięści. Lewe płuco jest mniejsze niż prawe płuco, bo daje miejsce dla serca. Można usunąć sobie większość organów wewnętrznych i żyć. Można przeżyć usunięcie 75% żołądka, całej śledziony, 80% jelit, jednej nerki, jednego płuca i praktycznie każdego organu z regionu miednicy. Nie będzie to wspaniałe uczucie, ale przez brakujące organy się nie umrze. Nadnercza zmieniają wielkość przez całe życie. Występują zaraz nad nerkami, są odpowiedzialne za emisję hormonów stresu, jak kortizol czy adrenalinę. W 7 miesiącu płodu są wielkości nerek. Po narodzinach kurczą się, natomiast na starość są prawie niewidoczne. Kichnięcie nierzadko przekracza prędkość 160 km na godzinę. Dlatego między innymi nie powinno się kichać z otwartymi oczami. Kaszel ma prędkość 96 km na godzinę, dlatego przeziębienia tak łatwo się rozprzestrzeniają. Kobiety mrugają oczami 2 razy częściej niż mężczyźni. Pełen pęcherz jest wielkości grejpfruta. Nic dziwnego, że jak jest pełen, to trzeba biec do toalety. Przeciętny pęcherz utrzyma 0,5 litra, natomiast parcie czuć już jak jest połowa tej ilości. 75% odchodów to woda. Stopy mają 500 tysięcy gruczołów potowych i mogą wytworzyć nawet 0,5 litra potu dziennie. Mężczyźni mają więcej aktywnych gruczołów potowych. W ciągu całego życia człowiek potrafi wytworzyć tyle śliny, żeby wypełnić całe 2 baseny. Przeciętny człowiek wypuszcza z siebie gazy 14 razy dziennie. Woskowina jest niezbędna dla zdrowia, chroni wnętrze ucha przed bakteriami, grzybem, brudem czy nawet owadami. W ciągu jednego dnia stosunków płciowych na naszej planecie odnotowuje się w ilości 120 milionów, czyli w ciągu dnia 4% populacji uprawia seks. Największą komórką w ludzkim ciele to komórka jajowa, zaś najmniejszą komórką jest sperma. Jajo jest widoczne gołym okiem, ma średnicę około 1 mm. Sperma jest mikroskopijnej wielkości, niewiele większa od jądra komórkowego. Podczas pierwszego trymestru kobiety w ciąży najczęściej śnią o 3 rzeczach. O żabach, o robakach czy o roślinach doniczkowych. Hormony powodują wahanie nastroju, nagłe pragnienia czy rodzaj snów. Wielu kobietom śni się również woda, poród czy nawet mają brutalne, a wręcz nawet i erotyczne sny. Zęby już rosną na 6 miesięcy przed narodzinami. Rzadkością zaś są narodziny z pełnym uzębieniem. Noworodki rodzą się z niebieskimi oczami. Powodem jest melanina. Trochę czasu zajmuje, zanim się rozmieści w oczach, czy też zostanie poddane działaniu promieni ultrafioletowych.
Dzidziusie są naprawdę silne proporcjonalnie do swoich rozmiarów. Jeśli by dzidziuś był rozmiarów wołu, to mógłby z powodzeniem ciągnąć wóz. Niemowlęta mają bardzo silne nogi. Na 2000 noworodków jeden rodzi się z zębem. Czasami to zwykły mleczak, czasami już stały, a niekiedy dodatkowy ząb, który wypada, jak pojawiają się stałe. Płód ma odciski palców już w wieku 3 miesięcy. Co ciekawe, odciski nie zmieniają się przez całe życie i są jednym z ostatnich rzeczy, które znikają po śmierci. Każdy człowiek spędził pół godziny w postaci pojedynczej komórki. Potem komórki zaczynają gwałtownie dzielić się i tworzą maleńki embrion. Większość mężczyzn ma erekcję co 60-90 minut w czasie snu. To dzięki kombinacji krążenia krwi oraz produkcji testosteronu. Takie erekcje w trakcie snu są zupełnie normalne i wręcz konieczną częścią fazy REM snu. Po obiedzeniu się słuch nie jest taki ostry. Jeśli więc ktoś się wybiera na koncert i już musi, to lepiej przedtem zjeść coś lekkiego. 1/3 populacji świata ma oczy w całkowitym porządku. Reszta niestety już nie. Jeśli ślina nie może czegoś rozpuścić, to nie można tego posmakować. Po to, aby coś miało smak, składniki tego czegoś muszą zostać rozpuszczone w ślinie. Kobiety rodzą się jako lepsze wąchaczki, czyli lepiej rozpoznają zapachy, natomiast mężczyźni intensywniej czują. Jest też 2% populacji, która jest kompletnie pozbawiona tego zmysłu. Nos potrafi zapamiętać 50 tysięcy różnych zapachów. Nawet najmniejsze dźwięki potrafią rozszerzyć źrenice. Dźwięk powoduje, że źrenice zmieniają ostrość i rozmywają nieco wzrok, co utrudnia pracę zegarmistrzom czy chirurgom. Każdy ma swój wyjątkowy zapach, za wyjątkiem bliźniąt. Zapach zależy od genetyki, środowiska, diety czy nawet rodzaju mydła czy żelu pod prysznic. Prochy skremowanej osoby ważą średnio 4 kg. Włosy i paznokcie nie rosną po śmierci. Wydają się być dłuższe, ponieważ skóra cofa się z racji usychania. Do 60 roku życia większość ludzi straci przynajmniej połowę kubków smakowych. Oczy są zawsze tej samej wielkości od dnia narodzin, ale za to uszy i nos nigdy nie przestają rosnąć. Badania wykazały, że rozrost odbywa się w 7-letnich cyklach. Do 60 roku życia 60% mężczyzn i 40% kobiet chrapie. Przeciętne chrapanie jest na poziomie 60 dB. Ci, co bardziej intensywni chrapacze, wydają z siebie aż 80 dB, czyli tyle, ile wydaje z siebie młot pneumatyczny. Główka niemowlęcia jest 1/4 jego wzrostu, a do 25 roku życia będzie już tylko 1/8. Poniedziałek to ten dzień tygodnia, kiedy ryzyko zawału serca jest największe. 10-letnie badanie w Szkocji wykazało, że 20% więcej ludzi umiera na zawał w poniedziałek. Prawdopodobnie jest to związane ze stresem powrotu do pracy po weekendzie. Ludzie potrafią dłużej wytrzymywać bez jedzenia jak bez snu. Pod warunkiem, że jest woda, przeciętny człowiek wytrzyma od miesiąca do 2 bez jedzenia w zależności od wielu czynników. Ludzie pozbawieni snu doświadczają radykalnych zmian w osobowości i psychice już po kilku bezsennych nocach. Rekord to 11 nocy bez snu, ale badany mylił słowa, miał halucynacje i zapominał, co robił. Średnio poważne poparzenie słoneczne poważnie uszkadza naczynia krwionośne. Nawet do 15 miesięcy trwa ich powrót do normalności.
Ponad 90% chorób jest powodowanych bądź komplikowanych przez stres. Ludzka głowa po ścięciu jest jeszcze przytomna przez 15 sekund. 17 mięśni potrzeba, żeby się uśmiechnąć. Żeby zrobić usta w podkówkę, żeby się posmucić, no to już trzeba użyć 43. Więc jeśli jesteś leniem, to się uśmiechnij. Noworodki pojawiają się na świecie mając 300 kości. Kiedy już dorosną, będą mieć ich już 206. Jesteśmy o 1 cm wyżsi rano niż wieczorem. Najsilniejszym mięśniem w stosunku do swojej wielkości jest język. Gdyby język był wielkości serca, to byłby zdecydowanie silniejszy. Najtwardszą kością w ludzkim ciele jest kość szczękowa, w sam raz naprawego sierpowego. Mówią, że najtrudniejszy pierwszy krok, a żeby go postawić, trzeba zaangażować aż 200 mięśni. Ząb jest jedyną częścią ciała, który nie potrafi się naprawić samodzielnie. Żeby mięśnie się pojawiły, to potrzeba czasu, natomiast dwa razy dłużej trwa, żeby miały zniknąć po zaprzestaniu ćwiczeń. Struktura kości jest silniejsza od stali. Co prawda kości są mniej gęste, ale materia, z jakiej są wykonane, powoduje, że są twardsze. W samych stopach jest 25% kości całego organizmu. 32 miliony bakterii pokrywają każdy cal ludzkiej skóry. Większość z nich jest zupełnie niegroźna, a niektóre pomagają w zachowywaniu zdrowego ciała. Ludzie zrzucają skórę i hodują nową co 27 dni, co oznacza, że skóra z poprzedniego miesiąca obsiada w postaci kurzu cały dom. A ty ścierasz kurze we własnym domu? 300 milionów komórek umiera co minutę w ludzkim ciele. Całkowita liczba komórek w ciele człowieka to jakieś 50 kwintylionów. Tyle, ile na ekranie widać. Ludzie zrzucają 600 tysięcy drobinek skóry na godzinę. Każdego dnia ciało dorosłego człowieka produkuje 300 miliardów nowych komórek. Ciało potrzebuje zatem energii, aby budować nowe komórki. Każdy odcisk języka jest jedyny w swoim rodzaju. Ciało człowieka ma tyle żelaza, aby wyprodukować ponad 3-calowego gwoździa. Krew ma lekko metaliczny posmak z tego powodu. Najpopularniejszą grupą krwi jest typ 0. Usta są czerwone przez mocną koncentrację naczyń włosowatych tuż pod skórą. Krew jest zazwyczaj mocno utleniona, stąd u anemika usta są blade. Zimno powoduje, że naczynka się kurczą, krew traci tlen, a usta stają się ciemniejsze. Im zimniejszy pokój, w jakim śpisz, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz mieć koszmary. Łzy i śluz zawierają enzym, który potrafi uszkodzić wiele różnych bakterii. Ciało ludzkie wydaje tyle ciepła w ciągu 35 minut, że wystarczyłoby, żeby zagotować 2 litry wody. Uszy produkują więcej woskowiny, kiedy się czegoś boimy. Nie jest możliwe, żeby samego siebie gilgotać. Mózg przewiduje gilgotanie po informacjach, jakie już posiada z umiejscowienia palców. Rozpiętość ramion jest równa wzrostowi. Ludzie są jedynymi zwierzętami, które potrafią wytworzyć łzy poprzez emocje. Psy podobno też, ale nie znalazłem na to potwierdzenia.
Praworęczni żyją przeciętnie 9 lat dłużej niż leworęczni. Nie ma to podłoża genetycznego, po prostu zdecydowana większość narzędzi czy maszyn jest stworzonych z myślą o praworęcznych i nie trudno o wypadek. Kobiety spalają tłuszcz wolniej od mężczyzn o jakieś 50 kalorii. Z racji reproduktywnej roli kobiety potrzebują nieco więcej tłuszczu i w rezultacie wolniej spalają gromadzący się tłuszcz. Naczelne i koale są jedynymi zwierzętami z odciskami palców. Badania prowadzone na naczelnych sugerują, że nawet klonowane egzemplarze mają unikalny zestaw wyjątkowych odcisków palców. Rynienka podnosowa to rynienka pod nosem, kończąca się na górnej wardze. Naukowcy nie znają jej przeznaczenia. Starożytni Grecy uznawali rynienkę podnosową za czułe miejsce, przez co wyjątkowo podniecające. Cześć, kochanie. Podniecająca ta twoja rynienka. Medycyna zna liczne syndromy. Syndrom Stendala polega na przyspieszonym biciu serca i możliwym ataku serca patrzeniem jedynie na sztukę. Syndrom Cotarda to choroba, podczas której człowiek uważa, że jest zombie. I jeszcze znalazłem syndrom wybuchającej głowy. Polega na tym, że człowiek słyszy wybuchy lub kiedy zasypia, ma wrażenie, że wybucha. Mizofonia to nadwrażliwość na dźwięki, najczęściej wydawane przez najbliższych. Ich głośny oddech, chrapanie, mlaskanie albo kichanie. Dysania to jest, kiedy człowiek ma trudność ze wstaniem z łóżka rano. Dysania. Chyba dużo osób to musi mieć. Basoreksja to ogromna potrzeba całowania kogoś. I jeszcze tarantyzm to niekontrolowana chęć, by tańczyć. Z tarantyzmem to normalnie do You Can Dance trzeba iść. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.